Bóg jest transcendentny wobec stworzenia i jest w nim obecny. Bóg jest nieskończenie większy od wszystkich swoich dzieł. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa, a wielkość Jego niezgłębiona. Ponieważ jednak jest stwórcą niezależnym i wolnym, pierwszą przyczyną wszystkiego, co istnieje, jest także obecny w najgłębszym wnętrzu swoich stworzeń. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Według słów świętego Augustyna jest głębszy od tego, co we mnie najgłębsze i wyższy od tego, co we mnie najwyższe. Po stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia samemu sobie. Nie tylko daje mu byt i istnienie, ale w każdej chwili podtrzymuje je w istnieniu, pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu. Uznanie tej pełnej zależności od Stwórcy jest źródłem mądrości i wolności, radości i ufności. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, byłbyś tego nie uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone w drodze do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Bożą opatrznością nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do tej doskonałości. Wszystko zaś, co Bóg stworzył, zachowuje swoją opatrznością i wszystkim rządzi, sięgając potężnie od krańca do krańca i władając wszystkim z dobrocią, bo wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Jego oczami, nawet to, co ma stać się w przyszłości z wolnego działania stworzeń. Świadectwa Pisma Świętego na ten temat są jednomyślne. Troska opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia. Obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych, aż do wielkich wydarzeń świata i historii. Księgi Święte z mocą potwierdzają absolutne panowanie Boga w rozwoju wydarzeń. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. A o Chrystusie mówi się: ten, co otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Widzimy więc, że Duch Święty, główny autor Pisma Świętego, przypisuje często Bogu działania, nie wspominając przyczyn wtórnych. Nie jest to uproszczony sposób mówienia, ale dogłębne odwoływanie się do pierwszeństwa Boga i Jego absolutnego panowania nad historią i światem oraz wychowywanie do pokładania w Nim ufności. Modlitwa psalmów jest wielką szkołą tego zaufania. Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia opatrzności Ojca Niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci. Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Na wstępie bardzo dziękuję za waszą cierpliwość w tej przerwie naszej katechizmowej spowodowanej moją chorobą, ale mam nadzieję, że już wracamy do regularnego publikowania, czytania i myślenia na ten temat. I dzisiaj nie wiem, co was poruszyło najbardziej, kiedy słuchaliście tych słów, ale mnie dotykają jakoś dwie rzeczy. Pierwsza to jest to wielkie zaufanie, szkoła zaufania. To, że Jezus oczekuje od nas zawierzenia opatrzności. Że mamy mieć w sobie postawę ufności. Wypracowywać ją coraz bardziej. A druga rzecz, która trochę z tego wynika, to jest obietnica, którą Bóg nam składa, że On się będzie o nas troszczył. O rzeczy najmniejsze i największe. Że On jest tym, który jest większy niż my, który przenika to wszystko. Jest większy od wszystkich swoich dzieł. I to my się w Nim poruszamy, to my w Nim żyjemy, to my w Nim jesteśmy. A Bóg jest głębszy od tego, co we mnie najgłębsze. Może dzisiaj warto zastanowić się w ciszy,
jakie miejsce jest we mnie najgłębsze, spróbować się tam dostać, posiedzieć chwilę i uświadomić sobie z wdzięcznością, że Bóg jest większy niż to. I że mogę Mu śmiało ofiarować z ufnością to wszystko, co we mnie jest najbardziej ukryte, najbardziej schowane, najbardziej lękliwe, co może jest dla mnie trudne, że mogę Mu to oddać. Bo troska opatrzności Bożej będzie konkretna i bezpośrednia i chcę to wszystko obejmować, że ja nie muszę już tego chować ani przed sobą, ani przed Nim, a może nawet przed drugim człowiekiem, że mogę być wolna w tych wszystkich sprawach.